Cześć, witam was w kolejnym odcinku, a dzisiaj... Podczas transferu Roberta Lewandowskiego z Bayernu Monachium do FC Barcelony pojawiło się wiele wątpliwości, a mnóstwo mediów sugerowało, iż polski napastnik zdecydował się na świadomy regres sportowy, wybierając grę w gorszym klubie. Dlaczego Bayern Monachium posypał się po odejściu Roberta Lewandowskiego? O tym dowiecie się w dzisiejszym materiale. Opowiem wam także o sporych zmianach, które czekają Real Madryt oraz o Kylianie Mbappé, który podjął decyzję w sprawie swojej przyszłości. Zanim zaczniemy, zachęcam was do zasubskrybowania mojego kanału z opcją dzwoneczka, dzięki czemu nie przegapicie kolejnych materiałów, które będę tutaj publikował. Bardzo was również proszę, jeżeli dowiecie się czegoś nowego i spodoba wam się dzisiejszy materiał, o zostawienie kciuka w górę. A teraz chwila dla partnera kanału i przechodzimy do dzisiejszych, bardzo ciekawych newsów. Partnerem kanału jest STS, legalny polski bukmacher i oficjalny sponsor reprezentacji Polski. Z kodem Football TV możecie odebrać pewne 1560 zł. Bonusy otrzymacie przy trzech pierwszych wpłatach, łącznie do 1500 zł oraz dodatkowe 60 zł za wykonanie zadań po rejestracji. Świetną opcją jest także pierwszy zakład bez ryzyka do 100 zł. W skrócie, wygrana lub zwrot. Więcej informacji o promocji na sts.pl. Link do rejestracji znajdziecie w opisie i w karcie w prawym górnym rogu. Pamiętajcie o kodzie Football TV. Oferta tylko dla osób pełnoletnich. Bayern Monachium to drużyna, która przez wiele lat miała wręcz idealną reputację. Piłkarskie media zachwalały ich działania na rynku transferowym, czy też zarządzanie budżetem, który generowali samodzielnie, bez pomocy petrodolarów od szejków ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, co niestety jest częstym działaniem w dzisiejszym futbolu. Ostatni sezon jednak totalnie zmienił harmonię panującą na Allianz Arenie. Dlaczego? Zaczęło się od spektakularnego odejścia Roberta Lewandowskiego, który latem opuścił Bayern na rzecz FC Barcelony za 50 milionów euro. Po długich i żmudnych negocjacjach działacze pozwolili na transfer Polaka, a w niemieckich mediach panowała opinia, iż Lewandowski, mimo że był kluczowym zawodnikiem w Bawarii, to teraz już go nie potrzebują. Taka narracja utrzymywała się na początku rozgrywek, kiedy to dobrą formę prezentował Choupo-Moting. Problemy zaczęły się jednak później. Bayern coraz częściej zaczął zaliczać wpadki w lidze niemieckiej, a na domiar złego odpadli z Ligi Mistrzów z Manchesterem City. Mecz z Anglikami pokazał, czego Bawarczykom brakuje w obecnym zespole. Przede wszystkim skuteczności w wykańczaniu akcji. Choć potrafili sprawnie przedzierać się pod bramkę rywali, to jednak przysłowiowo nie miał kto wbić piłki do siatki. Tak po tym meczu żalił się Olivier Kahn, były prezes sekcji piłkarskiej Bayern Monachium. Nie jest łatwo obsadzić tę pozycję. Nie można tak po prostu znaleźć gdzieś dziewiątki, takiej jak Robert Lewandowski. Ile dziewiątek jest na poziomie Roberta Lewandowskiego? Nie ma ich wielu. A jeśli są, to w rejonach cenowych, które są niezwykle wysokie. Wydaje się, że Bayern Monachium w tej kwestii popełnił największy błąd. Przez wiele lat nie ściągnęli żadnego utalentowanego napastnika, który mógłby się szkolić przy boku Roberta Lewandowskiego. Czy Lewandowski wiedział, co dzieje się z Bayernem i z tego powodu postanowił odejść? Na to pytanie starali się odpowiedzieć dziennikarze Wirtualnej Polski. I tak rozmawialiśmy o tym odejściu Roberta Lewandowskiego, o tym całym kryzysie, tak trochę to wygląda, jakby Robert jednak miał nosa i przeczuwał, co się może wydarzyć, bo widząc jego wpływ na Barcelonę w tym sezonie, jak on jest mentorem dla tych młodszych zawodników, przez lata Bayern nie potrafił, tak powiem, podstawić Robertowi takiego materiału na następcę, kogoś, komu Robert mógłby przekazywać właśnie wskazówki, trochę go nakierowywać i jakby zaufali nie Robertowi, a Nagelsmannowi, który już wyleciał z hukiem w zasadzie, a Tuchel Bildowi mówi, że gdyby wszystko było w porządku, to nie trzeba byłoby zmieniać trenera, prawda? To prawda, chociaż też Robert był takim samcem alfa trochę w Bayernie, człowiekiem, który, napastnikiem, który no, wolał grać regularnie niż odpoczywać. Też pamiętam taki moment przed Mistrzostwami Świata w Rosji w 2018 roku, gdzie Robert miał zawodnika, który go w Bayernie regularnie zastępował i później właśnie Lewandowski mówił, że troszeczkę wypadł z rytmu meczowego, że te zejścia około 60 minuty albo czasami właśnie co drugi mecz tam gdzieś odpoczynek, bo dochodziła jeszcze Liga Mistrzów, jeszcze Krajowy Puchar, trochę go wybiły, więc Robert to jest taki człowiek, który no, jak gra, jak może grać, to chce grać wszystko od deski do deski, wtedy się najlepiej czuje.
No, jeżeli chodzi o kwestię trenera w Bayernie, tak jak tutaj mówiłem, Tuchel wydaje się świetnym posunięciem tak w perspektywie długoterminowej, ale to zwolnienie Nagelsmana od początku mi się nie podobało. Od początku mi śmierdziało, no bo jednak był to trener, który trochę ułożył Bayern tutaj pod siebie i też jeżeli chodzi o personalia, jeżeli chodzi o styl gry. I to do momentu zwolnienia naprawdę żarło. Oczywiście Bayern potracił punkty, ale jak widzimy, to nie była do końca wina trenera też, że gdzieś tam w sumie sam Bayern wyciągnął rękę do Borussii, tak? Miał przecież nad Borussią 9 punktów przewagi, ale wcześniej też jakimiś wpadkami, jakimiś potknięciami zapraszał jakby Borussię do tego wyścigu o mistrzostwo, ale jak widzimy, to nie był problem trenera, bo przyszedł Tuchel i Bayern też tracił punkty i to jeszcze w tak newralgicznym punkcie sezonu, gdzie odpali już ze wszystkich poprzednich rozgrywek, znaczy no, Ligi Mistrzów i Pucharu Niemiec i tutaj ani nie było mowy o zmęczeniu jakimś, ani o, nie wiem, napiętym terminarzu, no po prostu trzeba było z Lipskiem wygrać i koniec, kropka, tak? A jednak to się nie stało. Więc może też kwestia trochę mentalności, troszeczkę przewietrzenia szatni, ale na pewno brakuje Bayernowi takiego jednego z liderów. Xavi mówił o Lewandowskim, że jest to kapitan bez opaski, lider, który też w tych trudnych momentach dźwiga Barcelonę i na pewno Bayernowi kogoś takiego brakuje i Niemcy myślę, że są o tym dobitnie przekonani dzisiaj, zwłaszcza oczywiście ta frakcja, która jest tam przy Bayernie, mówi o kibicach, o dziennikarzach, o generalnie mediach, którzy tam przy Bayernie pracują. Teraz jest to tak bardzo uwypuklone, że no brak tego człowieka, oczywiście nie tylko Roberta, tak, ale generalnie myślę, że z Robertem Bayern by takich wpadek nie zaliczył, a przynajmniej skończyłby sezon z jednym trofeum. Bardziej postronni kibice mogą zastanawiać się, po co oglądać ligę, którą na końcu, niezależnie od okoliczności, wygrywa Bayern. Nawet jeśli sprzeda swojego najlepszego piłkarza i go nie zastąpi odpowiednio, zdobędzie najmniej punktów od 12 lat, będzie wewnętrznie podzielony i skłócony, zwolni trenera w trakcie sezonu, a minutę po zdobyciu mistrzostwa wypłyną wieści o zwolnieniu prezesa sekcji piłkarskiej Bayernu Oliviera Kahna i dyrektora sportowego Hasana Salihamidzicia. Na boisku jeszcze w trakcie fety prezes Herbert Heiner kłóci się ze zwolnionym Salihamidziciem. Niedługo później Kahn pisze, że chciałby być drużyną, ale mu zabroniono i odpala w ten sposób bombę. Co takiego musiało się wydarzyć, że taka legenda jak Kahn została potraktowana w ten sposób, a przypomnijmy, że Bayern wcześniej oficjalnie podawał, że Kahna nie ma z powodu choroby. Dlaczego również zwolniony Salihamidzic mógł być na miejscu? To dopiero początek afery, która będzie rozwijała się w najbliższych dniach. Do całego zamieszania dochodzi również potencjalne odejście Thomasa Tuchela. I chodzi tutaj tylko o wybór samego szkoleniowca, który mógł na własne oczy zobaczyć, co obecnie dzieje się w Bayernie. Do całej afery odniósł się Joshua Kimmich, który w otwarty sposób skrytykował postawę właścicieli klubu. Jego zdaniem to nie był dobry moment na ogłoszenie takiej wiadomości. Niezależnie od tego, co wszyscy sądzicie na ten temat, klub powinien wstrzymać się 2 lub 3 dni z ogłoszeniem decyzji o zakończeniu współpracy. Kiedy zapewniasz sobie tytuł, a później docierają do ciebie takie informacje, jesteś w emocjonalnym rollercoasterze. Hiszpańska prasa szybko podłapała temat. Mundo Deportivo przekonuje, że to kolejny przejaw niezadowolenia Kimmicha polityką Bayernu. Już podczas celebracji tytułu sprawiał ponoć wrażenie wyobcowanego. Niemieckiego pomocnika łączy się bowiem od dłuższego czasu z transferem do FC Barcelony, co w opinii dziennikarzy Mundo Deportivo jest możliwe. Kimmich miałby zastąpić Sergio Busquetsa na Camp Nou. A wy co sądzicie o aktualnej sytuacji w Bayernie Monachium? Zachęcam was do dyskusji w sekcji komentarzy. W ostatnich miesiącach Realowi Madryt brakowało klasowego zmiennika dla Karima Benzemy. Francuz borykał się bowiem z kilkoma kontuzjami i nie zawsze był do dyspozycji Carla Ancelottiego. Oczekiwań kompletnie nie spełnił natomiast Mariano Diaz, który bez większego żalu zostanie pożegnany po zakończeniu sezonu. Wiadomo już, że wygasający w czerwcu kontrakt piłkarza nie zostanie przedłużony. Carlo Ancelotti nie ukrywał, że jednym z priorytetów na lato jest prowadzenie nowego napastnika. Jak informują dziennikarze Relevo, przesądzony jest transfer Joloseu z Espanyolu. Snajper w przeszłości był już zawodnikiem królewskich, ale wówczas nie przebił się do pierwszej drużyny. Teraz ma za sobą bardzo udany sezon w drużynie ze stolicy Katalonii. Espanyol po niedzielnym remisie z Valencją jest już jednak pewny spadków z La Liga.
kontrakcie Joloseu znajduje się klauzula, która znacząco ułatwia mu odejście z klubu w takiej sytuacji. Według Relevo oficjalnego potwierdzenia transferu można spodziewać się już w przyszłym tygodniu. Nie jest jednak wykluczone, że ofensywa królewskich zmieni się jeszcze bardziej. Mowa o Karimie Benzemie, który od pewnego czasu ma na stole lukratywną ofertę z Arabii Saudyjskiej. Kontrakt Francuza z królewskimi obowiązywał do czerwca 2023 roku, ale jak donosi Relevo, został automatycznie przedłużony o kolejny sezon w momencie, gdy napastnik dostał złotą piłkę. Mimo tego przyszłość napastnika nie jest pewna. W ostatnim czasie snajper zaczął poważnie zastanawiać się nad przenosinami do Arabii, gdzie czeka na niego dwuletnia umowa. Na jej mocy piłkarz miałby zarabiać aż 200 milionów euro rocznie. Do tego mógłby dostać dodatkowe pieniądze za prawa do wizerunku, reklamy, a także stworzenie piłkarskich szkółek dla dzieci. A według Was, kto mógłby zastąpić Karima Benzemę w Realu Madryt? Napiszcie swoje typy w sekcji komentarzy. Kylian Mbappé w maju ubiegłego roku przedłużył kontrakt z Paris Saint-Germain, ale nie ucięło to spekulacji na temat jego transferu. Dość szybko pojawiły się plotki, że 24-latek żałuje swojej decyzji i chce jak najszybciej zmienić pracodawcę. Nie nastąpi to jednak tego lata. Mbappé uciął wątpliwości po odebraniu nagrody dla najlepszego piłkarza sezonu Ligue 1. W przyszłym sezonie będę grał w Paris Saint-Germain. Mam kontrakt i go wypełnię. Kontrakt Mbappé obowiązuje do połowy 2024 roku. Media twierdzą, że jeśli zostanie w klubie do tego czasu, to otrzyma wysoką premię lojalnościową. Podobno wynosi ona aż 90 milionów euro. W umowie francuskiego gwiazdora znajduje się zapis pozwalający na jej przedłużenie o kolejny rok. Nie wiadomo jednak, czy zostanie ona aktywowana. Decyzja bowiem w tej kwestii zależy tylko i wyłącznie od piłkarza. W dzisiejszym materiale to już wszystko ode mnie. Jeżeli się Wam spodobał, koniecznie subskrybujcie po więcej. Bardzo Was również proszę o zostawienie kciuka w górę. Słyszymy się oczywiście już niebawem w kolejnych newsowych materiałach. Na razie!